Pszczyński rynek zamienił się w miejską dżunglę. I tak będzie przez trzy dni. Setki roślin, wiele wygodnych miejsc do siedzenia i sztuka. Wszystko za jej sprawą, bo właśnie tak lubiła żyć. Najpopularniejsza mieszkanka pszczyńskiego zamku po raz jedenasty symbolicznie wróciła na swoje włości za sprawą Daisy Days. W programie imprezy m.in. koncerty, mapping artystyczny czy parada konna. Magda Sincewicz. Wieczorem będzie wyglądało to tak. Za dnia prezentuje się równie zachęcająco. Daisy Days co roku się rozbudowuje. Generalnie właściwie każda rzecz, która się dzieje w tej czasie tej imprezy, ma jakiś związek z księżną Daisy. I jakby trzonem tej imprezy jest przepiękny ogród pokazowy, który co roku aranżujemy na rynku. Przygotowanie imprezy zaczyna się na wiele miesięcy przed jej rozpoczęciem. Nad koncepcją, jak ogród ma wyglądać i z czego się składać, pracuje sztab ludzi. Jednym z nich jest pan Grzegorz. Rynek się zrobił zielony, można też również na kiermaszu zakupić multum roślin. No i, i ten rynek się zmienia raz na rok. Warto obejrzeć, bo w tym roku oferta jest niesamowita, łącznie poszerzona o, o sztukę, tak bym to nazwał. Bo właśnie nią, prócz roślin, uwielbiała otaczać się angielska arystokratka Maria Teresa Olivia Cornwallis West, zwana księżną Daisy. Która była panią na Zamku Książ, była panią również tutaj w Pszczynie, pamiętamy ją, no zresztą o paniach zawsze pamiętamy więcej, zawsze je bardziej jakoś hołbimy, zawsze bardziej w naszej pamięci zapadają i ta pani myślę, że dla jednego miasta, dla drugiego zrobiła wiele. I wciąż robi, tu w Pszczynie, nieprzerwanie od przyjętej w kwietniu 2012 roku strategii promocji miasta, czyniącej księżną Daisy ikoną miasta. Jest to kilka dni prawdziwego święta radości, piękna bym powiedziała takiego zadowolenia, więc mam nadzieję, że to przyniesie dobre uczucia w ludziach. Przekonają się o tym ci, którzy odwiedzą przyczynę w najbliższych dniach. Impreza potrwa do niedzieli.